Jak zatrzymać to, jak nie odejść w dzień, jak uwierzyć, że nadejdzie jedna taka chwila, która zburzy to wszystko, co mnie daje ci uwierzyć w moc, która wprawia cały wszechświat w nieustanny ruch. Co zrobiłeś, że dziewczyny nie chciały cię wypuścić dzisiaj ze sceny? Nie mam zielonego pojęcia, chyba chodziło tylko o koncert. Akurat tak się złożyło, że akurat Płyć Piękna bardzo lubi moje piosenki, no i dzisiaj również zapisałeś. Wydałaś płytę już jedną, kiedy następna? Właściwie w zeszłym roku wydaliśmy dwie płyty. No przepraszam. Niby ta pierwsza płyta ukazała się również w wersji deluxe, ale na drugiej płycie jest prawie 20 piosenek, więc można potraktować jako osobny album, gdzie znalazło się dużo piosenek, które nie trafiły na tą pierwszą opowieść, jaką był nasz film. Kolejna płyta, myślę, w tym roku, może październik. O, to duże tempo pracy. Tak, tempo pracy jest ogromne. W tym miesiącu mamy zamiar wypuścić kolejny singiel. Nowy, ciekawy. Mam nadzieję, że się również spodoba. Wcześniej ukazało się Biegnę również z Moniką Leszczuk, więc cały czas coś się działo muzycznie, jeśli chodzi o ten rok. A jak wspominasz swoją przygodę z talent show? Proszę cię, błagam mnie. To było tyle lat temu i nieważne, odpowiedź musi być, bo nas tutaj nasze czytelniczki najmłodsze zabiją, jak jej nie będzie. Oczywiście, jeśli chodzi o talent show, no to fajna przygoda i myślę, że jeśli chcesz gdzieś tam zaistnieć, to raczej to nie jest ta droga. Jeżeli chcesz się sprawdzić, jak zadziała na ciebie popularność, czy szersza publiczność, to oczywiście tak. To jest naprawdę świetna przygoda, ale jeżeli nie dołożysz do tego naprawdę ciężkiej pracy, to nic z tego nie będzie. A dlaczego mówisz, że jak chcesz zaistnieć, to nie jest ta droga? Bo zaistniałeś, udało się. Talent show, w momencie, kiedy opada konfetti podczas finału, znikasz. To trwa tylko przez kilka tygodni. To nie jest dokładnie tak, jak... Znaczy, tak, to jest dokładnie tak, jak pokazuje to telewizja. To jest talent show z naciskiem na show. To się wszystko dzieje przez ileś tam tygodni do finału, a potem zostajesz sam. A najgorszą, moim zdaniem... Najgorszą sytuacją, która może się wydarzyć w głowie młodego człowieka, jest to, że w programie wszyscy ci naokoło mówią, że jesteś gwiazdą, już jesteś gwiazdą, tak jakby. A to jest tak naprawdę ten początek. Nie wolno wpaść w taką pułapkę, żeby myśleć, że jesteś ty już gwiazdą w tym danym momencie. Trzeba ciężko pracować, wydać swój materiał, bo każdy potrafi śpiewać covery. Widzicie taki młot? To zróbcie, chodźcie. Chłopaki, dopóki się nie przyznacie, że pójdziecie ze mną na to, to ja z wami nie robię zdjęcia. Piotruś, zróbcie brawa Piotrkowi. Piotrek, pójdziesz? Patrzcie, to strój smoka, nie pójdzie. Hubert, nie da się namawiać. Przydyki w pesel masz. Jestem za większością. Wstydźcie się, zrobiliście mi hańbę. Robimy to zdjęcie. To ja może tak, żeby nie było tak tylko kobieco, to bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników portalu Nasza Mama. Cześć!